imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was w sobotę 13 marca. Słowem, które z Biblią na co dzień czytamy z listu świętego Jakuba z 4 rozdziału. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Zaprosiłem Was dzisiaj na cmentarz ewangelicko-augsburski w Suwałkach, gdzie znajdujemy się obecnie przy grobie rodziców jednego z naszych parafian, Edwina Petrykata. Był to człowiek szczególny, obdarzony wieloma talentami, którego biogram przygotowany przez pana Andrzeja Matusiewicza z Suwałk ukazuje nam tego człowieka jako bardzo wybitną jednostkę, ale człowieka, o którym dzisiaj praktycznie nikt nie pamięta i nikt nic nie wie. A szkoda, bo był to człowiek, który wykształcił się tutaj w Suwałkach, w miejscowym gimnazjum, później już skończył uniwersytet w Kurewcu, został lekarzem. Pracował w szpitalu zarówno w Suwałkach, później wcielony do armii rosyjskiej, pracował w szpitalu polowym, następnie zaś, kiedy Polska odzyskała niepodległość, zamieszkał w Częstochowie i tam pracował w szpitalu. Brał udział w wojnie obronnej 1920 roku, później po niej skierowany był do jednostek wojskowych, gdzie pełnił rolę naczelnego lekarza. Następnie zaś został dyrektorem miejskiego lekarza dla kobiet wenerycznie chorych w Częstochowie. Człowiek ten całe życie swoje poświęcił ludziom. Kiedy w 1939 został powołany do wojska, niestety nie udało mu się długo już ludziom pomagać. Razem z innymi oficerami Wojska Polskiego, z jeńcami, został zamordowany i w 1940 roku w Charkowie skończył swoje życie. Dlaczego dzisiaj o nim mówię? Ponieważ to słowo, które przeczytałem na samym początku, mówi nam o tym, co powinniśmy robić, a czego najczęściej nie robimy. Kiedy wczytamy się dokładniej w tą część, w tą perykopę z listu Jakuba, znajdujemy tam słowa, które będą nas motywowały do, myślę, bardzo silnej refleksji w tym czasie pasyjnym. Bo tam apostoł Jakub pisze: a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego byłego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy wiecie, że co jutro będzie, nie wiecie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić: jeśli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To Słowo Boże, myślę, powinno nas poruszyć, dlatego że kiedy spojrzymy na siebie i kiedy spojrzymy na to, co czynimy i do czego najczęściej się skłaniamy, to mówimy sobie: nie czynię nic złego. Staram się przestrzegać przykazań, staram się być dobrym człowiekiem. Ale to dobro najczęściej ogranicza się do tego, żeby nie czynić komuś zła. Mówimy: tak, znamy przykazania, przestrzegamy ich. Tylko czy jako ewangelicy, jako luteranie nie chcemy sięgnąć głębiej, nawet w to biblijne wyjaśnienie, jeżeli nas nie trafia, to czy w małym katechizmie słowa wyjaśnień, objaśnień do przykazań, które daje nam Marcin Luter, nie mówią czegoś podobnego, co mówił apostoł Jakub? Przecież tam, kiedy wczytamy się na przykład w objaśnienie piątego przykazania, które mówi: nie zabijaj, nie znajdujemy tylko i wyłącznie objaśnienia tego, na czym ma to zabijanie polegać, ale Luter szczególnie chciał uczulić wiernych na to, by w tym nierobieniu czegoś, co jest złem, również znajdowali pobudzenie do tego, by robić dobrze. I tak w objaśnieniu do piątego przykazania czytamy: nie zabijaj. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniemu swemu na ciele żadnej szkody ani krzywdy nie wyrządzali, ale Mu pomagali i wspierali Go we wszelkich potrzebach cielesnych. W ósmym przykazaniu czytamy przecież, kiedy Bóg mówi: powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniego swego fałszywie nie okłamywali, nie zdradzali, nie spotwarzali, nie oczerniali, ale Go uniewinniali, dobrze o Nim mówili i wszystko ku dobremu zwracali.
Zatem, tak jak pisze apostoł Jakub, jeżeli możemy robić dobrze, powinniśmy to robić. Kiedy możemy zrobić coś dla drugiego człowieka, nie powinniśmy powstrzymywać siebie przed tym. I nie poprzestawać, tak jak to jest często w zwyczaju, na nierobieniu zła. Myślę, że ten aspekt grzeszności, kiedy jest poruszany dzisiaj, grzeszności z bezczynności, wskazuje nam w tym czasie pasyjnym też na Chrystusa, o którym przecież mówimy i w co wierzymy, że był bez grzechu. Może był bez grzechu też dlatego, że kiedy tylko mógł czynić dobro, zawsze to czynił za cenę również własnego życia. Poświęcił się, oddał swoje życie w służbie dobru i dla człowieka, który nie zawsze jest dobry. Tak jak ten nasz tutaj suwalski parafianin, kiedy mógł, poświęcał się drugiemu człowiekowi, pracował z ludźmi, których społeczeństwo odrzucało, którzy byli chorzy, przecież każdy mógł bać się być zarażonym. Za swoją służbę spotkało go coś najgorszego. Odebrano mu nie tylko możliwość pomagania drugiemu człowiekowi, odebrano mu również jego życie. A wielu pokoleniom ewangelików, a także i jego potomkom, odebrano na wiele lat pamięć o tym człowieku. Zatem chcielibyśmy czerpać wzór z Jezusa, ale także i z tych naszych bohaterów, tych bliskich, ale także tych cichych, o których mało kto wie, a którzy w swoim życiu realizowali te piękne słowa, o których dzisiaj mówi nam Jakub. Zostańcie z Bogiem.